Hej, pozwólcie, że opowiem Wam o stylu, czyli o formie naszego reportażu. Przez styl rozumiemy to, w jaki sposób pokazywany jest reportaż ze ślubu. Czyli, zarówno w formie foto, jak i wideo, musimy ustalić tak naprawdę, co Państwu młodym się podoba. Bo to nie jest tak, że wszystkim podoba się jedno i to samo, i każdy chce tylko naturalne kolory. Niektórzy chcą kolory bardziej zdesaturyzowane, czyli o mniejszym nasyceniu, inni o większym kontraście, ciemniejsze, jaśniejsze, bardziej nasycone, mniej nasycone. Właściwie kombinacji jest dużo. U nas możliwe są trzy style, i one powstały głównie dlatego, że tak naprawdę każdy z Państwa e, młodych ma jakieś tam jednak swoje preferencje. I nam zależy na tym, aby się do nich dostosować. Stąd też wybraliśmy trzy, które na przestrzeni dekad sprawdzały się najlepiej. Dekad, bo wybieramy między emulacjami, czyli pewnymi symulacjami kliszy filmowej, która przez lata, przez dekady sprawdzała się na rynku jako te barwy, te kolory, które podobają się najlepiej, i przez to, że sprawdzała się przez dekady, mamy też dość dobry, wręcz pewny dowód na to. Że te palety barw są sprawdzone i na przestrzeni lat nie stracą tak naprawdę na znaczeniu, nie stracą na aktualności. To jest ważne, bo często jest tak, że mamy do czynienia z pewnymi stylami, które mają pewne mody. Na przykład mamy modę na, załóżmy, bardzo pomarańczowe kolory, ale ta moda przeminie oczywiście być może kiedyś wróci, ale przeminie i to oznacza, że po prostu w jakiejś tam perspektywie czasu Nasz reportaż nie będzie wyglądał tak atrakcyjnie. Stąd też trzy style, trzy propozycje palet kolorystycznych, które sprawdziły się na przestrzeni dekad i korzystamy z nich do dziś. Pierwsza z nich, Light and Dairy. Light and Dairy, czyli świetliście, pięknie, delikatnie ale przede wszystkim pastelowo. Jeśli planujecie i podobają Wam się takie śluby i wesela, które są w właśnie takich pastelowych kolorach, delikatnych, e, troszkę może nawet wyblakłych, Light and Dairy jest idealny do tego typu rozwiązań. E, sprawdza się świetnie. Powstał na bazie kliszy filmowej Fuji Color e, od Film i przez dekady naprawdę zyskał sobie grono lojalnych fanów. Drugim rozwiązaniem jest warm and deep. I warm and deep jest przede wszystkim takim stylem, który jest najbliższy barwom naturalnym. Nie jest idealnie, nie oddaje idealnie barw naturalnych, natomiast jest im bliski. I przez bliskość rozumiem, że tak naprawdę tylko niektóre kolory delikatnie w swoich odcieniach odchodzą od normy. Na przykład zielenie są bardziej soczyste, są przyjemniejsze, są troszkę bardziej chłodne, ale dzięki temu naprawdę bardzo przyjemne dla oka. Dużo przyjemniejsze niż często obraz naturalny. Warm and Deep powstał na podstawie kodakowskiej portry i jakby przede wszystkim jego takim... Najcudowniejszą cechą jest to, że on podkreśla nasze europejskie skóry. Europejskie rozumiem blade. E, większość z naszych skór jest blada, i e, Kodak, tworząc swoją paletę kolorystyczną, portret, e, jako portret od portret, najprawdopodobniej e, stworzył paletę, która nasze europejskie kolory skóry troszkę ociepla. I nadaje im troszkę bardziej czerwieni, dzięki czemu tak naprawdę nasza skóra wydaje się zdrowsza. Eee, więc to jest przede wszystkim cecha Warm and Deep. Natomiast trzecim stylem jest tak naprawdę pewna wariacja na temat portry, czyli Warm and Deep. I jest to przede wszystkim portra puszt, To jest eee, pewna taka nazwa filmu, który w, gdy mamy portra i ją, e, zrobimy z nią zdjęcie, które jest niedoeksponowane, czyli jest trochę ciemniejsze niż naturalnie, a później w jakiejś tam ciemni, filmowej, ciemni e, fotograficznej próbujemy ją wyciągnąć. E, w efekcie otrzymujemy ciut inne kolory niż w wypadku e, klasycznej portry. Nazywa się to Dark and Moody. I Dark and Moody jest bardzo popularne. Dark and Moody sprawdzało się przez dekady właśnie w tym wydaniu portre PUST. Działa to w ten sposób, że portra tak naprawdę nadal jest ciepła, nadal nadaje czerwieni barwom naszej skóry, naszej europejskiej skóry, ale to co jest z nią ciekawe, to po pierwsze jest ciemniejsza, ma głębsze czernie, ma głębsze cienie, jest bardziej kontrastowa. Więc w takim ogólnym rozrachunku ona jest dużo cieplejsza, dużo bardziej kontrastowa, i to też możecie sprawdzić na naszych reportażach. Widać też bardzo, że zielenie w portrze już nie są, nie idą w stronę niebieskiego, nie idą w stronę morskiego, a raczej idą w stronę żółci-pomarańczy. Więc cała paleta barw staje się bardzo jednolita. Przede wszystkim królują ciepłe kolory, i w efekcie, jeśli. Chcemy uzyskać piękniejsze barwy, mniej naturalne, ale piękniejsze przez spójne, to tak naprawdę ciężko znaleźć ślub i wesele, na którym dragon Moody by się nie sprawdził, bo kasuje część kolorów po drodze, przez co sprawia, że paleta wydaje się bardzo spójna i przez to piękna. Podsumowując, mamy trzy style kolorystyczne. Mamy Light and Dairy jasne, pastelowe, delikatne. Mamy warm and deep, naturalne, podkreślające kolory naszej skóry, nadające im y, taki zdrowego wyrazu oraz y, pewną taką głębię w kontraście oraz na samym końcu dark and moody, które tego kontrastu jeszcze bardziej dodaje, część kolorów w jakiś sposób y, eliminuje albo desaturyzuje i w efekcie otrzymujemy bardzo spójną Okrojoną paletę barw, która też sprawdza się praktycznie wszędzie. Od nas tyle. Oto styl.